Ja myślę tak, że może właśnie dlatego, że to jest 245. dyskusja o tym pod hasłem dlaczego nie ma i że mamy problem, dlaczego nie ma jednej instytucji, może dlatego i jeżeli będziemy w ten sposób dyskutować, to i 500. konferencja i 1000. konferencja również nie przyniesie nam satysfakcjonującej odpowiedzi, jeżeli będziemy sobie stawiać tezę, że jest źle. Bo ja bym chciała powiedzieć, że nie jest źle. Ponieważ robiliśmy ostatnio, czy podeszliśmy ostatnio do próby podsumowania tego, jak prowadzone są działania promocyjne w poszczególnych instytucjach, mimo że nie ma tej jednej agencji, i wszystko wskazuje na to, że mimo że kampanie promocyjne, działania podejmowane są przeprowadzane niezależnie, to one, te działania są budowane w oparciu o te same wartości, o te same założenia. Wszystko wskazuje na to, że mamy przekonanie o tym, że mamy wiedzę o tym, jak pokazywać Polskę na zewnątrz. I chciałabym, żeby już nie było 246. konferencji, która będzie pod tym samym hasłem, że jest źle, bo nie jest źle. Oczywiście zawsze wszystko można poprawiać i zawsze moglibyśmy szukać takiego, czy myśleć o tym, żeby był model, który pozwoli nam lepiej koordynować działania, bo tutaj można by postawić pytanie, co zrobić, żeby było lepiej i łatwiej. Zawsze koordynacja, przygotowywanie wspólnych działań, przygotowywanie działań kompleksowo, przygotowywanie różnych elementów, które gdzieś się zazębiają, zawsze może przynosić więcej efektów synergii. 5 dodać 5 może dać 15. Więc ja myślę, że jest wiele do zrobienia i jakby w naszej codziennej pracy szukajmy, co zrobić, żeby to poprawić. Natomiast to, do czego my się przymierzyliśmy, to jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to chcielibyśmy lepiej wykorzystać i usprawnić pracę Rady Promocji Polski. Większość z Państwa doskonale wie, że Rada Promocji Polski jest to ciało doradcze powołane przez Radę Ministrów, ciało, w skład którego formalnie wchodzą przedstawiciele różnych resortów odpowiedzialnych za promowanie poszczególnych dziedzin naszego życia za granicą rolnictwa, gospodarki, kultury, etc. Na czele tego ciała stoi minister spraw zagranicznych jako ten, który odpowiada za promocję Polski za granicą. Te pomysły, które nam przychodzą do głowy, które mogłyby usprawnić pracę Rady, to jest przede wszystkim doproszenie do tego dialogu osób, które są spoza administracji, czyli osób, które na co dzień, które są ekspertami, które na co dzień przygotowują kampanie reklamowe, które na co dzień przygotowują kampanie PR-owe, które na co dzień zmagają się z problemami gospodarczymi i od wielu już posiedzeń Rady w naszych posiedzeniach uczestniczą zarówno przedstawiciele biznesu, jak i przedstawiciele branży reklamowej, branży promocyjnej. Efektem tego jest na chwilę obecną, jesteśmy naprawdę w bardzo wczesnym etapie, jest między innymi takie zobowiązanie się branży, czy gotowość branży do tego, by wesprzeć administrację. Po raz pierwszy branża reklamowa zdecydowała się pro bono przygotować, opracować pewien materiał, dokonać pewnej analizy tego, gdzie my jesteśmy dzisiaj, czyli to, co powiedziałam na początku. Te kampanie, które są przygotowywane przez różne instytucje, mają gdzieś wspólny mianownik. I teraz chodzi o to, by nie wywracać wszystkiego do góry nogami, bo nie jest źle, tylko by wypracować czy dorobić się pewnego zbioru wartości, wokół którego będziemy mogli kontynuować nasze działania. Nadal, skoro nie mamy tej jednej instytucji, każdy indywidualnie, ale żebyśmy nie strzelali kulą w płot, tylko żebyśmy wiedzieli, że jak chcemy pokazać Polskę od strony turystów i chcemy przyciągnąć turystów, to chcemy pokazać Polskę dynamiczną, ciekawą, atrakcyjną. Jeżeli chcemy pokazać polską gospodarkę, to pokazujmy innowacyjność. Jeżeli chcemy pokazać kulturę, to pokazujmy w oparciu o te same wartości. My już dawno zgodziliśmy się na to, by nie pokazywać Polski jako tego
tego narodu poszkodowanego, nie nawiązywać, nie odwoływać się do naszej wojny, do tego, jak byliśmy poszkodowani przez historię. My chcemy dzisiaj pokazywać Polskę dynamiczną, nowoczesną, innowacyjną, taką, która przyciąga, która jest pełna ludzi, również gotowych na to, by przestawiać góry. Ale to właśnie sprawia i te cechy nasze sprawiają, że dzisiaj na świecie jesteśmy tak postrzegani. Na pewno olbrzymim narzędziem do promocji Polski są dzisiejsze sukcesy gospodarcze. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, która nie przeszła przez recesję i nic nie wskazuje na to, żeby ten trend miał się odwrócić. Więc na świecie tak nas widzą. Widzą nas przez sukces gospodarczy, przez sukces transformacji politycznej, społecznej, gospodarczej. I ten sukces naszej transformacji również świetnie sprzedaje się w krajach na przykład arabskich, tam gdzie była arabska wiosna. To jest nasz taki produkt, który pokazujemy w tamtej części świata. Żeby nie przedłużać, ja nie chcę mówić o tych projektach, które były zrealizowane w ubiegłym roku. Chciałabym tylko zapytać, czy wszyscy Państwo mieliście możliwość zapoznania się z tym naszym materiałem. Tu jest podsumowanie. Co prawda jest to 2011 rok, 2012 będzie za chwilę. To są projekty, które na świecie były realizowane. Jest ich bardzo dużo. To szkoda czasu, żeby mówić, skupiać się na tych pojedynczych elementach. Ale co chcę powiedzieć? To, że ostatnie kilka lat pozwoliło nam wykorzystać kilka zdarzeń do tego, by Polska inaczej zaczęła się prezentować. Nie wspomnę o roku 2010, który był rokiem Chopina, gdzie przez kulturę pokazywaliśmy Polskę. Wszyscy kochają na świecie Chopina, nie wszyscy jeszcze wtedy wiedzieli, że Chopin to był Polak. Dzisiaj już wiedzą. 2011 rok to była nasza prezydencja, gdzie my znów, tu nasze cechy narodowe, świetnie się do niej przygotowaliśmy. Do Polski przyjechało wielu urzędników z Brukseli, którzy by nigdy nie przyjechali, gdyby nie konieczność spotkań i zobaczyli Polskę inną niż sobie wyobrażali. No i oczywiście Euro 2012. Wiele na ten temat było powiedziane, ale to były zdarzenia, które nie tylko pozwoliły nam się pokazać na zewnątrz, ale które pozwoliły, że my zaczęliśmy w siebie wierzyć. Polacy zaczęli mieć coraz mniejszy kompleks. Szanowni Państwo, to jest niezwykle cenna obserwacja. I powoli zaczynamy wierzyć, że my również możemy mieć powody do tego, żeby być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami. To oczywiście otwiera kolejne wrota do innej dyskusji, czy to jest już czas na to, by polskie marki były gotowe na to, by przyklejać nalepkę wyprodukowane w Polsce. To jest zupełnie inna i pewnie dłuższa dyskusja, może jeszcze będzie szansa na to, ale chciałabym jeszcze na kilku elementach zatrzymać się. Więc ta gospodarka jest i siłą napędową do tego, że się rozwijamy, ale też siłą napędową do naszej promocji. I dyplomacja ekonomiczna jest niezwykle, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia MSZ-u, niezwykle ważna. Robimy wszystko, zawsze można zrobić więcej, ja wiem, robimy wszystko, żeby firmy, które potrzebują wsparcia za granicą, takie wsparcie otrzymywały. Znów sposoby na to, by pokazywać i lobbować na dobrą sprawę polskie produkty, polskie propozycje kontraktów. W zależności od tego, jaki to jest rynek, te narzędzia są inne. Zupełnie inaczej trzeba ubiegać się o nasze interesy w krajach Afryki czy Ameryki Łacińskiej, czy Azji, inaczej w Europie. I siłą rzeczy ambasadorowie, którzy są proszeni o pomoc, czy my bezpośrednio tutaj z Warszawy podchodzimy zawsze indywidualnie, trudno jest jakiś szablon przyłożyć. Wpadł mi w ręce dodatkowy jeszcze jeden argument, dzisiejszy Puls Biznesu. Chciałabym bardzo Pulsowi Biznesu podziękować, bo przywołuję artykuł napisany przez Saudyjczyka, który odwiedził niedawno Polskę. Wizyty studyjne to jest jedno z narzędzi, które wykorzystujemy. Zapraszamy dziennikarzy do Polski na wizyty studyjne, pokazujemy im Polskę od różnej strony, od strony administracji, od strony kultury, turystyki i biznesu. Po kilku naszych spotkaniach z biznesem arabskim
stwierdziliśmy, że pole do wykorzystania jest olbrzymie, ale za mało o sobie wiemy. W związku z tym zaprosiliśmy dziennikarzy z Arabii Saudyjskiej do Polski. No i właśnie ukazał się fantastyczny artykuł, tu jest tylko przytoczony fragment. Saudyjczyk stawia Polskę za wzór. Pisarz i dziennikarz Saudi Gazette zachwyca się polskim patentem na ściąganie inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Więc, a zdjęcie, które jest przywołane w tamtym artykule, to jest zdjęcie jednej z naszych misji gospodarczych, które zorganizowana została przez MSZ w grudniu ubiegłego roku. Więc to też jest kolejne narzędzie do tego, by pokazywać Polskę. I pewnie każdy z Państwa miałby jeszcze szereg innych pomysłów. Spróbujmy je wszystkie wyłapywać, spróbujmy je wszystkie gromadzić i może wcale nie jest nam potrzebna ta jedna instytucja. Pamiętajmy o tym, że zawsze promocja jest po to, by nie tylko dobrze się zaprezentować, ale po to, by docelowo realizować swoje interesy. W związku z tym pierwszy krok to jest właśnie poznanie się wzajemne, zaprzyjaźnienie się. I dla krajów, gdzie jeszcze do niedawna był zupełnie inny reżim, my jesteśmy takim krajem mocno, czy możemy się ze sobą wzajemnie identyfikować, bo my też byliśmy przez 50 lat w określonym reżimie komunistycznym. Udało nam się zaraz, bez rewolucji, pamiętajmy, że Polska jest właściwie jedynym krajem, gdzie nie było takiej prawdziwej rewolucji, mimo że oczywiście ofiary były, ale potem przez 23 lata udało nam się zbudować taką pozycję, że jesteśmy dzisiaj 6. gospodarką w Europie i 20. na świecie. I to się bardzo podoba w tych krajach, które stoją przed takim dylematem, no dobrze, to jak zorganizować administrację centralną, jak zorganizować podstawowe rozwiązania i procesy, procedury w kraju. Więc ta transformacja na pewno będzie tym produktem, który będziemy wykorzystywać. Ale proszę Państwa, życie przynosi nam wiele podpowiedzi, bo chociażby w przyszłym roku, proszę popatrzeć, ja sobie tutaj po drodze wynotowałam kilka, w przyszłym roku będzie tak, 25 lat, rocznica 25 lat od obalenia komunizmu, 15 lat członkostwo w NATO, 10 lat członkostwo w Unii Europejskiej, 75 lat od wybuchu II wojny światowej, 100 lat, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, 100 lat od wybuchu pierwszej wojny światowej. Oprócz tego będziemy mieć 600-lecie stosunków dyplomatycznych z Turcją, więc właściwie 2015 rok to jest rok Polski w Rosji, rok Rosji w Polsce, więc tych wydarzeń, takich już, że tak powiem, z kalendarza wypadających jest bardzo wiele i teraz trzeba wykorzystać wszystkie te wydarzenia, by dobrze pokazywać nasze wartości. No więc właśnie, cały czas sukces gospodarczy, sukces transformacji, piękną naszą kulturę i przyciągać do Polski, bo cały czas jesteśmy krajem nieodkrytym i nie do końca spenetrowanym, a mamy i Mazury, i góry, i morze, i jesteśmy otwarci, i jesteśmy, mimo że często, i tutaj jest duża praca jeszcze cały czas do wykonania, żeby walczyć ze stereotypami, nie jesteśmy krajem ksenofobicznym, ale te stereotypy o tym, że Polska jest krajem antysemickim, to się te stereotypy gdzieś były wykorzystywane, zauważyliśmy przy okazji Euro 2012. Musimy z tym walczyć, musimy sobie z tym radzić, ale z drugiej strony też po analizie materiałów, które się ukazywały na świecie o Polsce, wyszło na to, że ponad 80% wszystkich przekazów na świecie, w mediach na świecie przy okazji euro to były pozytywne. Zaledwie kilka procent było negatywnych, pozostałe były neutralne, więc to też pokazuje, że media, jeżeli otrzymują dobre informacje, ale prawdziwe informacje, to pokazują rzetelnie Polskę i jak widać na przykładzie dzisiejszego Saudyjczyka, nie jest to takie trudne. To tylko chodzi o to, by właśnie lepiej koordynować nasze działania i mamy nadzieję, że Rada Promocji będzie takim forum, które nam pozwoli na lepszą wymianę informacji i koordynację.